Rytuały, powtarzalne czynności. Coś co robimy każdego dnia, każdego tygodnia. To ja, co sobotę siadam i przygotowuję jedną minutówkę, którą właśnie dostajesz. Mój znajomy, który ma kilka firm, co wtorek jest w jednej z tych firm. Ktoś inny od godziny 9 do 11 w każdy dzień powszedni pracuje nad swoimi sprawami strategicznymi. Takie mamy rytuały. Takie wyrwanie, uporządkowanie z tego chaosu codziennego, to wyrwanie, które nas prowadzi do naszych celów strategicznych. To bardzo ważne. Dlatego przygotowałem dla ciebie kilka pytań, z którymi chcecie zostawić. Są to pytania, które ci pomogą zwrócić się w stronę swoich rytuałów. Zadaj sobie pytanie: jaki jeden rytuał stosowany każdego tygodnia chcę teraz wprowadzić? Nawet mały, niewielki, ale chcę go wprowadzić. Po drugie, co mam przygotować u siebie i też w otoczeniu, żeby ten rytuał miał szansę zaistnieć. Oraz bardzo ważne, żeby znaleźć sobie kogoś, przed kim będę się rozliczał, czyli komu powiem, że wprowadzam rytuał i poproszę ją, i jego o dopytywanie, jak mi idzie w wytrwałym powtarzaniu tego zespołu czynności. To są te trzy pytania, które dla ciebie mam, które ci pomogą budować czy umacniać swoje rytuały. Bo moim zdaniem to wyrwanie z chaosu, porządku, rytuału, pewnych zwyczajów to jest bardzo, to jest bardzo ważne. Zapraszam na stronę fruga.net, ukośnik 366, gdzie jest felieton, gdzie opisałem więcej wniosków na ten temat, ale gdzie jest też link do naszego cotygodniowego, godzinnego spotkania, gdzie sobie pogłębiamy ten temat. To jest spotkanie live, które się odbywa w środy o godzinie 10.00 i gdy puszczam felietan jedną minutówkę, to potem, kilka dni po wypuszczeniu materiału, właśnie jest spotkanie live, które można albo bezpośrednio po puszczeniu materiału mieć na żywo, albo potem sobie obejrzeć. Także zachęcam, zachęcam do udziału w tym spotkaniu, oraz też oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby dostawać te informacje, które mogą być cenne, inspirujące i pomagające.